Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn przedstawił dziś aktualną sytuację naszego kraju w tym obszarze. Mówił m.in. o wzmocnieniu odporności Polski na działania dezinformacyjne Rosji, a wyodrębnienie przestrzeni informacyjnej jako elementu bezpieczeństwa uznał jako moment przełomowy. Mamy do czynienia z próbami zastraszania polskiego społeczeństwa, społeczeństwa Zachodu. Również ostatnie tygodnie to znowuż wzmożenie pewnych działań o charakterze szantażu związanych z bezpieczeństwem jądrowym, z zagrożeniami związanymi z tym, co dzieje się i co Rosja robi wokół elektrowni atomowych na Ukrainie. Mamy również do czynienia z próbami inspirowania różnego rodzaju niepokojów społecznych. To było obserwowane w ostatnich tygodniach na przykład w krajach zachodnich, gdzie różnego rodzaju manifestacje były organizowane i były stymulowane przez przekaz propagandy rosyjskiej. I to, co obserwujemy również od wielu lat i w ostatnim czasie także to ulega wzmożeniu, to kwestia rewizjonizmu historycznego, czyli próby manipulowania historią po to, żeby osiągać pewne cele imperialne w polityce imperialnej Federacji Rosyjskiej. Te działania, jak wspomniałem, są obserwowane od wielu lat. Trend jest jednoznaczny. Mamy do czynienia ze wzmożeniem takiej aktywności zarówno przeciwko Polsce, jak i innym krajom NATO. Z tego też powodu polski rząd i Rada Ministrów w sierpniu tego roku przyjęła dokument, który po raz pierwszy konstytuuje pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Głównym zadaniem tej osoby tutaj będzie wykrywanie i monitorowanie takich zdarzeń w przestrzeni informacyjnej, które mają wpływ na bezpieczeństwo Polski. Ukraina wytrzymała zmasowany atak Rosji. Ukraina zdołała zjednoczyć świat wokół starcia o wolność. Ukraina zdołała wyzwolić znaczącą część terytorium. Ukraina wyzwala ludzi z rosyjskiej niewoli, mówił w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Decyzja Rosji o mobilizacji jest szczerym przyznaniem się, że ich zawodowa armia, przygotowana od dziesięcioleci na przejmowanie cudzej ziemi, nie wytrzymała i upadła. A teraz dzięki mobilizacji dla większości obywateli Rosji wojna z Ukrainą nie jest czymś w telewizji czy internecie, ale czymś, co wkroczyło do każdego rosyjskiego domu. Wyjaśnię teraz Rosjanom, co się dzieje po rosyjsku. W tej wojnie w ciągu pół roku zginęło 55 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dziesiątki tysięcy jest rannych, okaleczonych. Chcecie więcej? Nie? To protestujcie, walczcie, uciekajcie albo poddawajcie się ukraińskiej niewoli. To są opcje dla was, abyście przeżyli. Rosyjskie matki, dzieci najważniejszych dygnitarzy waszego państwa na wojnę z Ukrainą nie pójdą. Ci, którzy podejmują decyzje w waszym kraju, chronią swoje dzieci, ale waszych nie chronią. To wasz wybór. Zginąć na froncie albo żyć. Po ogłoszeniu przez Putina mobilizacji Rosjanie masowo uciekają z kraju. Wszystkie bilety lotnicze do krajów, do których nie potrzebują wiz, są już wykupione, mimo że ceny wzrosły dziesięciokrotnie. Na granicach z Finlandią i z Gruzją ustawiają się wielokilometrowe kolejki samochodów. Boisz się, że możesz zostać powołany do mobilizacji w Rosji? Tak, obawiam się. Dlaczego się boisz? Bo to bardzo duży błąd dla Rosji, Europy i oczywiście dla obywateli Ukrainy. A ile masz lat? Czy jesteś w wieku, w którym mógłbyś zostać powołany? Tak, mam 34 lata. No cóż, ruch uliczny w nocy wzrósł i tak było przez całą noc i w ciągu dnia. Jak już przekroczą granicę, to mogą podróżować praktycznie wszędzie. Po rosyjskiej stronie nie czekałem długo. Nie wiem, może pół godziny? Tak, pół godziny. A tutaj ponad półtorej godziny, chyba. Prawie dwie. To dla nas wszystkich szok. Ludzie nie wierzyli do ostatniej sekundy, że coś takiego może się wydarzyć, jak początek wojny i już teraz. I nie wiem, ciężko coś o tym powiedzieć, bo nikt teraz nic nie rozumie. Rozmawiałem z paroma osobami,
Nikt nie wie, co robić i jak to potoczy się dalej. Przekroczenie granicy zajęło nam 12 godzin. Myślę, że rosyjscy pogranicznicy bardzo powoli przepuszczali ludzi. Na przykład wczoraj przed północą można było przekroczyć granicę znacznie szybciej. Po północy zaczęli pracować wolniej. Wygląda na to, że dużo ludzi chce wyjechać, więc zrobiło się spore zamieszanie. Dużo samochodów. Przyjechałem tutaj o 5 rano. Kolejka była długa na 2 km. Teraz ma 8 km. Niestety, Straż Graniczna bardzo powoli przepuszcza ludzi. To wszystko w tym serwisie. Za moment wraca do Państwa Ilona Januszewska i jej goście. Zastępca redaktora naczelnego Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i publicysta Marek Król.